Cześć, witajcie. Cześć. Kolejna literka naszego alfabeciku. Tak, L jak lightning. Lightning. Znaczy się błyskawica dla tych, co po angielskiemu nie do końca. Prędkie jak błyskawica i w ogóle. Tak, a co to jest? No to dawna złączka Apple'owska. Zaczynając od prehistorii. Pierwsze iPhone'y miały tego rodzaju złącze. Ono się nazywało 30-pinowym. Tak naprawdę to, co wam pokazuję, no niestety to nie jest oryginał, to jest podróbka, jakiś tam adapter zastępczy. W każdym razie mniej więcej tak to złącze wyglądało. Było szerokie, no i przyznacie, że średnio poręczne. A w dodatku w przypadku Apple'a bardzo często się psuło, łamywało się tutaj. No i myśleli, co zrobić dalej, czym to zastąpić. No bo znaczy, dodajmy, że w momencie, kiedy to złącze się pojawiało w Apple'ach, to już w zasadzie reszta świata standardowo stosowała USB w telefonach. Tak, już mieliśmy albo mini, albo mikro USB. No, najpopularniejsze było mikro, czyli ta parszywa, niesymetryczna wtyczka, która miała trzy strony, złą i dopiero dobrą. Czasy wtyczek, każdy sobie wtyczkę skrobie, to były czasy radosne, radosne czasy feature phone'ów, chociaż też pod koniec już przeszli na USB. Dokładnie. Gdzie faktycznie, no, były wynalazki różne, tam Nokia miała swoje, Ericsson miał swoje, no każdy miał swoje, tak. To taka ciekawostka, z tego co wiem, to oczywiście sprawa pierwszeństwa sprawą dyskusyjną, zawsze ktoś może wyciągnąć coś innego, ale z tego co pamiętam, to pierwszym telefonem, który wpadł na ten genialny pomysł, że możemy zastosować USB jako złącze standardowe i do ładowania i do całej reszty, była Motorola. To jeszcze była ta prawdziwa Motorola, ta, która istniała, że tak powiem, od zawsze, produkowała radiostacje i takie różne inne rzeczy. Palówki, a telefony to tak przy okazji i w sumie nawet im nieźle szło w pewnym momencie. Tak, nawet im nieźle szło, potem im gorzej szło, potem znowu lepiej, a potem się sprzedali, a potem znowu się sprzedali i w tym momencie z Motorola to w zasadzie została chyba samo logo. No ale znowu odżyli ostatnio. Ale wróćmy do Apple'a, bo tak naprawdę Lightning to jest ich, oni to wymyślili. Ponieważ Apple musiał mieć wszystko po swojemu, to sobie wymyśliło właśnie takie coś. W czasie, kiedy cała reszta świata już pracowała na USB, co prawda jeszcze na USB typu tam A czy B, jeszcze C nie było, no ale na USB, no po prostu był jeden standard ładowarek, w zasadzie jeden standard kabelków i tak dalej, no gdzie tak, żeby Apple miał takie samo jak wszyscy. Musiało być inne, musiały być specjalne akcesoria, no bo jak miałeś dock, to tylko do iPhone'a pasował, nie? Tak. A jak nie, to musiałeś mieć przejściówkę właśnie na przykład tego rodzaju. To jest jakiś tam zamiennik, no ale robiło robotę. No i w pewnym momencie surprise, zauważyli, że nie, że to złącze to takie trochę nieporęczne, trochę duże i tak dalej. A trwały już, ludzie zaczynali się przymierzać do USB-C. Tylko to jeszcze nie, ponieważ USB-C specyfikacja została ukończona pod koniec, w drugiej połowie 2014 roku, tak? A Lightning powstał razem 12. Z iPhone'em 5, czyli z 12, natomiast no, nie wierzę, że nie było już wtedy koncepcji, jeżeli oczywiście chodzi o USB-C. No i Apple co zrobił? No, zamiast po prostu, nie wiem, doczekać do pojawienia się USB-C, albo po prostu albo przejść na mikro USB, albo przejść na mikro USB jak wszyscy, to nie, to wymyślił sobie Lightninga. A tak naprawdę to jest USB-C, tylko inne. Bo jak się popatrzy na parametry, no to oczywiście one się zmieniały w czasie, tak samo jak i USB też się zmieniały, bo w momencie premiery one były trochę inne niż są obecnie i to samo jest w Lightningu. Natomiast co, no złączka jest mała, złączka jest symetryczna. Symetryczna, pierwsza rzecz. Można było wsadzić tak czy siak, pasowało. Co jeszcze? Złączka była dosyć odporna na zabrudzenie i na uszkodzenia mechaniczne, bo tu są piny po zewnętrznej stronie. Tam do środka nic nie wniknie, tak? Łatwo to wyczyścić. No oczywiście popsuć się dalej się trzeba postarać. Jest to dosyć trwałe rozwiązanie, co by nie powiedzieć. Znaczy wiesz, bo a samo gniazdo też jest małe. No tak, tylko to jest kwestia taka, bo mówisz, że okej, faktycznie tutaj ci zabrudzenia nie będą wchodzić, będą wchodzić trudniej, natomiast tu będą wchodzić łatwiej, no to wiesz, coś za coś, tak? Mm-hmm. Tak, ale kiedy sobie popatrzycie na USB-C, które po środku ma jeszcze taką płyteczkę, to jednak może wyjść, że jednak ten Lightning to taki głupi nie był, bo tam po prostu w gniazdku były piny po jednej i po drugiej stronie, a pomiędzy nim było pustą
I to wchodziło. Tam też wnikały zabrudzenia jak najbardziej, ale wydaje mi się, że łatwiejsze było w utrzymaniu, w czystości, w oczyszczeniu gniazdo Lightning niż to USB-C, które w tej chwili mamy, no i które też mamy w iPhone'ach, tak? No bo Unia nam załatwiła, mamy USB-C, no. Wiesz co, ja ci powiem tak, gdyby Apple to zrobił tak, jak to robiły, że tak powiem, firmy cywilizowane, czyli po prostu wymyślimy coś dobrego, chłopaki, bierz ta, korzystajcie z naszego genialnego pomysłu i fajnie, to cholera wie, czy USB-C by powstał, bo być może nie. Dokładnie, może by się okazał po prostu zbędny. Natomiast no po prostu Apple to jest Apple i on nic nie udostępnia. Nawet jeżeli coś weźmie za darmo, to nie odda. To przykład jest na przykład właśnie z poprzedniego odcinka KHTML Webki di Safari. Wzięli, nikomu nic nie dali i się chwalą, że mają swoją przeglądarkę, a tak naprawdę dostali za darmo na tacy. I tak cały macOS tak naprawdę jest zbudowany. To jest tak naprawdę wzięty jakiś system BSD, mocno pozmieniany. No i dobrze, no i mieliśmy sobie tego Lightninga. W międzyczasie pojawiło się USB-C, no i cały świat, który wcześniej już pracował na USB jakby AB, siłą rzeczy przeszedł. Przeszedł tak. Sobie na C. No i tak sobie żyło Lightning sobie, USB-C sobie. Oczywiście Apple musi mieć wszystko inne, no i tego się trzymał. Aż nagle na białym koniu wjechała Komisja Europejska i stwierdziła, że nie, tak, że nie ma być USB-C. No i jest. Jest, no i jest. I Apple, no co, no nie jest na tyle mocny, żeby coś kazać Komisji Europejskiej. Nie jest na tyle bogaty, żeby sobie pozwolić na straty rynku europejskiego. No to co, no pomarudzili i zrobili. Tak naprawdę musicie wiedzieć, że iPhone 15 to nie jest pierwsza seria urządzeń Apple, w której się pojawiło USB-C. No to nie. Oni już wcześniej kombinowali, na przykład w iPadzie Pro już było USB-C, w maczkach też się pojawiło USB-C. No a iPhone się chyba, tak przynajmniej dosyć długo jednak opierał temu standardowi. Czy USB-C jest lepszy od Lightninga? No tak jak wam powiedziałem, mam bardzo mieszane uczucia względem tego. Na pewno jest popularniejszy i na pewno dużo łatwiej o akcesoria. No. Znaczy ja powiem tak. Ale to tylko dlatego, że zamknęło sobie tego Lightninga dla siebie. Od strony technicznej to są porównywalne standardy. Mm-hmm. No to tam jeden goni drugiego, pojawi się kolejna wersja specyfikacji i na chwilę będzie ten lepszy, a potem będzie tamten lepszy. Natomiast no to co powiedziałeś, no chodzi o dostępność po prostu wszystkich peryferiów, wszystkich urządzeń i ich cenę. Bo w momencie, kiedy jesteś skazany na produkty Apple'a, to płacisz jak za Apple'a. A nawet jeżeli kupujesz podróbkę, to ona też jest droższa niż podróbka innej firmy, ponieważ producent podróbki liczy się z kosztami ewentualnego procesu od Apple'a, więc musi sobie więcej zarobić. No niestety, ja prawdę mówiąc trochę żałuję, że stało się tak, jak się stało, bo no tak jak mówię, z przyczyn czysto praktycznych moim zdaniem Lightning byłby lepszy. Nieco, ale jednak. Natomiast no chyba to już jest jego koniec i pora się z nim żegnać. Wiesz, Apple się po prostu nie dzieli swoimi pomysłami, przez co parę razy już prawie, że zniknął ze sceny, bo przecież w momencie, kiedy konkurował IBM z Apple'em w latach 80. Apple z IBM PC, no to IBM zrobił coś pozornie głupiego, czyli udostępnił specyfikację, bierz ta, kopiuj ta, rób ta, co chce ta, tak? Pojawiło się po prostu cała masa różnych właśnie klonów IBM-a. Apple nie był klonowany, bo nie można było, ani nie można, ani nie wolno, ani nic takiego. I skutek był taki, że w latach 90. Apple to praktycznie przestał istnieć. No to była firma, która się trzymała dzięki grupce grafików. Tak, bo oni zawsze byli mocni, jeżeli chodzi o skład, grafikę, takie tam rzeczy. Ale naprawdę Apple miał niedaleko do podzielenia losu Atari czy Amigi, które też miały bardzo ciekawe komputery w latach 80. Też ich nie udostępniały szerszej publiczności i zniknęły po prostu. No to Apple potem odniósł sukces i stwierdził, że przecież oni są najmądrzejsi na świecie, więc to szkoda trochę, bo dokładnie. Bo ja Apple'a nie lubię, nie kryję się z tym, po prostu uważam, że to co robią jest niefajne, bo biorą czyjąś pracę za darmo, udostępniają jako swoje i nie dzielą się z tymi swoimi usprawnieniami, to jest po prostu ich tryb działania, no i tyle, no. Trochę szkoda, no. No trochę szkoda, bo mogliśmy mieć, kurczę, wygodną wtyczkę te dobre 2 lata wcześniej. No. Jakby się wzięli i podzielili. No. A tak, no to cóż, nie mamy, nie będzie, żegnamy, wyginie Lightning wraz z wyginięciem iPhone'ów 14 ostatnich i w zasadzie tyle. No może w iPadach jeszcze trochę dłużej pożyje, bo tablety żyją dłużej jak smartfony, ale cóż, no
to już chyba nie wróci, także zapamiętajcie, jak wyglądała wtyczka Lightning, bo już długo jej chyba oglądać nie będziecie. A my widzimy się przy kolejnej literce. I do zobaczenia. Cześć.